Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na promocji książki Ślady życia żydowskiego na Środkowym Nadodrzu. Taką książkę po zakończeniu spotkania każdy z Państwa będzie mógł otrzymać w korytarzu. Od razu powiem, że jest to pozycja wyjątkowa. Jest to pierwsza polsko-żydowska publikacja dotycząca życia żydowskiego na Środkowym Nadodrzu, ale szeroko rozumiany. Nie, że obrót jest granicą i tylko ta część, również część zachodnia. Będą hasła, które będziecie tam Państwo mogli sobie przeczytać. Książka jest tak skonstruowana, że jest wymóg formalny był taki, żeby była po prostu czytelna i zrozumiała dla osoby, która nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Książkę napisał hamburski dziennikarz pan Hilmar Schulz. Fotografie, które tam Państwo zobaczycie, są autorstwa pani Iwet. Iwet Toman, a nad wszystkim czuwał pan Ernst Herzog, przedstawiciel Fundacji Koster Altfibra. Teraz chciałbym od razu przywitać naszych gości, których mamy zaszczyt u siebie w muzeum gościć. I Państwo będziecie mogli posłuchać również muzyki w wykonaniu, więc pozwolicie, że ich przedstawię. Pan, wspomniany już przeze mnie, pan Ernst Herzog. Pani Petra Kisling. Pan Felix Klein. Doktor Felix Klein jest przedstawicielem rządu niemieckiego do spraw życia żydowskiego w Niemczech, a także zajmuje się sprawami związanymi z szeroko rozumianym antysemityzmem. I jeszcze jest z nami pan Matthias Hummel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.